Witam wszystkich na naszym kolejnym spotkaniu online. Dzisiaj perkusja, a raczej wersja lekko uboga, czyli trening na werbelku. Jak można było zauważyć, naszą dzisiejszą lekcję rozpocząłem rytmem na 5. Podział na 5 czwartych nie jest zbyt często używanym podziałem w muzyce popularnej. Raczej są to podziały na 4 czwarte lub na 3 czwarte. Co nie znaczy, że piątki nie należy umieć. Dzisiaj poświęcimy sobie troszeczkę czasu, aby zapoznać się z ćwiczeniami, które pozwolą nam swobodnie grać rytmy na 5. Na nasze zajęcia standardowo metronom w telefonie, link wkleję w opisie. Tempo, w jakim dzisiaj będziemy się poruszali, to aż 200 uderzeń na minutę. Brzmi to tak. Wykorzystamy metronom akcentowane. Będzie nam łatwiej poruszać się w tym rytmie. Charakterystycznym aspektem naszego ćwiczenia jest naprzemienność ruchu, akurat w podziale na 5 czwarte. Bez metronomu wygląda to w ten sposób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Akcentowana będzie jedynka z całego taktu i w podziale 5 czwarte, tak jak wspomniałem, występuje naprzemienność ruchu w akcencie. Zagramy sobie teraz ćwiczenie z metronomem. W tempie 200. Doskonałe ćwiczenie, aby wyrobić naprzemienność ruchu w akcencie. W tym ćwiczeniu pozostawimy 5 uderzeń w takcie. Nie będziemy zwiększali liczby do 10 i potem jeszcze do 20 i tak dalej. W zupełności wystarczy, że zachowamy 5 uderzeń w takcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz. Ważne jest, aby utrzymać naprzemienność ruchu w akcencie. Zaczyna prawa ręka, potem akcent przechodzi na lewą, potem znowu na prawą, na lewą. I tak w kolejnych taktach. Ważne jest, żeby utrzymać tempo 200 i grać jak najbliżej metronomu, żeby było po prostu równo. Kolejnym podziałem rytmicznym wymagającym naprzemienności ruchu w akcencie jest 7 czwarte. 7 czwarte już mam przygotowane, metronom jeszcze wyżej, 250 uderzeń na minutę, brzmi to tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 3, 4, 5, 6, 7, raz, 2, 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 3, 4, 5, 6, 7. Na początku może się wydawać, że jest to dość szybkie tempo, ale myślę, że doskonale sobie z nim poradzicie. Spróbujmy zagrać. 7 czwartych tempo, 250 uderzeń na minutę. Zabrzmi to w taki sposób. Thank you.
Nie taki diabeł straszny, jakiego go malują. Jeżeli utrzymacie naprzemienność ruchu i w miarę niski ruch nad werblem, niski ruch nad werblem znaczy, żeby nie robić zbyt wysokich uniesień pałek, ponieważ im wyżej podniesiemy, tym więcej czasu potrzebujemy na kolejne przybicie. Doskonałe ćwiczenie. 5 czwartych tempo 200, metronom wkleję w linku, i 7 czwartych tempo 250. Sam jestem ciekaw, jak Wam to wyjdzie. Bardzo proszę, nagrywajcie swoje filmiki i wrzucajcie w komentarzu pod naszą lekcją. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i życzę sukcesów. Trzymajcie się, cześć.